Ostatnio rozmawialiśmy o dezinformacji w social media i o tym, jak się przed nią bronić. Ale jeden z najlepszych sposobów na obronę przed dezinformacją w naszym wypadku to po prostu mieć dobry feed, i nie mówimy tu wcale tylko i wyłącznie o mediach elektronicznych, zespół dobrych mediów, które śledzi się regularnie, na których się polega w różnych obszarach życia, nie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o newsy. Chcemy się dzisiaj nimi z wami podzielić. Może sami się zainspirujemy, bo nie wiemy, jakie przygotowaliśmy media. Ja przygotowałem 5, Marcin przygotował 5. Będziemy odbijali na zasadzie piłeczki ping-pongowej. Zaczynamy od czegoś prostego, a jednocześnie nawiązującego do tego, o czym mówiliśmy poprzednio, czyli od informacji. Powiedzmy, że widzisz w mediach społecznościowych jakąś informację, która wygląda bardzo wątpliwie, albo bardzo nie chcesz, żeby była prawdą, bo powiedzmy wokalista, którego uwielbiasz, rzekomo miał umrzeć. Chris Cornell. Na przykład. To dokąd sięgasz, żeby zweryfikować, czy to jest prawda? Najczęściej sięgam po telefon i dzwonię do ciebie. Ale ja nie odbieram. Jak nie odbierasz telefonu, no to zostaje CNN. Mhm. Oni są zawsze tam, gdzie tworzy się historia. Dlatego, że mają potężną sieć korespondentów, najnowocześniejszą technologię, ale stawiają nie tylko na ilość, stawiają też na jakość. Wygrywają od lat we wszelkich rankingach dotyczących wiarygodności informacji, w przeciwieństwie do Fox News, czyli głównego konkurenta. Ale oglądam ich też dlatego, że mają fantastycznych publicystów, ludzi, których nie bałbym się nazwać intelektualistami. Takich ludzi jak Farid Zakaria, który prowadzi program GPS, czyli Global Public Square, albo Christiane Amanpour. To są ludzie, którzy jeżeli zaproszą jednego z liderów świata, najprawdopodobniej mi odmówi, ba nawet Robert Mugabe, który niedawno przestał być prezydentem Zimbabwe, a był nim przez 40 kilka lat, nie odmówił Christiane Amanpour, bo to są ludzie, którzy rzeczywiście mają potężny wpływ na dyskusję o świecie. Oczywiście amerykanocentryzm to jest jedna rzecz, którą można zarzucić CNN, czyli to, że jest takie America First w ich agendzie. Tak. Przyjeżdża Robert Mugabe i pada pytanie: panie Mugabe, wybory uzupełniające w New Hampshire, czy myśli pan, że republikanie mają dobrą ofertę? Także nie wszystkim Europejczykom musi odpowiadać CNN. A w twoim przypadku? BBC. Trochę w kontrze do CNN, bo w europejskich mediach bardziej mi się podoba fakt, że nie ma tyle infotainment i nie ma takiego silnego przywiązania do osobowości dziennikarzy. To nie mają być celebryci. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba w BBC, to jest ogromne wyważenie. Tam naprawdę każdy ma możliwość wypowiedzenia się. Czasem aż do przesady, bo kiedy rozmawiamy o płaskiej ziemi, zaproszą kogoś, kto będzie bronił tego punktu widzenia, ale dzięki temu nikt nie może powiedzieć, że jego punkt widzenia nie był rozpatrzony, że nie dano mu możliwości wypowiedzenia się. I bardzo mi się też podoba sposób, w jaki się zarządza BBC. To znaczy, tam jest zarząd wyłaniany spośród wybitnych dziennikarzy ze wszystkich opcji ideowych, nawet spośród wszystkich narodów Zjednoczonego Królestwa, bez parytet dla Szkotów, Irlandczyków z północy i Walijczyków. Ale są tam także ludzie, którzy odnieśli sukces w biznesie, są tam byli dyplomaci, są tam byli kustosze z British Museum. Naprawdę zasłużone postaci życia publicznego. Przejdźmy do czegoś lżejszego. Jeżeli chodzi o hobby, pasje, zainteresowania, co czytasz? Złamię schemat kompletnie. Oglądam. Okej, już oszukujesz. Gry, moja pasja. Chciałbym, żeby również były nim gry od kuchni, czyli game design. Przerobiłem parę książek, czytam regularnie portale o tej tematyce, ale żadne źródło nie dało mi tyle praktycznej informacji jak kanał na YouTubie, jakim jest Game Maker's Toolkit Marka Browna. To jest koleś, który doskonale rozumie gry. On potrafi przejrzeć przez nie i zobaczyć rdzeń, to co sprawia, że gra staje się grą, czyli wszelkiego rodzaju mechaniki, systemy, rozwiązania fabularne, sposób projektowania tak, questów. Steven Spielberg powiedział o filmach, że jak zobaczysz film w czerni i bieli z włączonym dźwiękiem, zrozumiesz, jak robi się film. W podobny sposób Mark Brown potrafi wejrzeć w gry, zobaczyć w nich to, co inni nie są w stanie dostrzec. To jest ważne dla każdego YouTubera, przedstawić to w bardzo zrozumiały i przyjemny sposób wszystkim tym, którzy chcieliby się tego dowiedzieć. Ja wiem na przykład, że gdybym teraz siadał do jakiejkolwiek gry i chciał ją tworzyć, czy od podstaw, czy już na gotowym, rozpoczętym projekcie, to na pewno sięgnąłbym do moich notatek, które robię sobie oglądając jego vloga. Także wszystkim zainteresowanym tworzeniem gier polecam Game Maker's Toolkit. Twoje? A skoro ty możesz oszukiwać, to ja też. Ja mogę bardziej. Jeśli chodzi o moje zainteresowania, to one w dużej mierze pokrywają się z tym, co już mówiłem i będę mówił. To znaczy, ja się interesuję polityką, geopolityką, filozofią polityczną.
więc muszę od tego uciec. Inną moją pasją jest szermierka, ale nie znam mediów żadnych o szermierce. Dlatego postanowiłem zwrócić się ku nowej pasji, jaką mam. Dosłownie od paru tygodni. Zacząłem słuchać jazzu. Może się starzeję. Może to już jest ten wiek, ale zafascynowała mnie ta muzyka. Zwłaszcza te odmiany jazzu, które są nieoczywiste. Nie mówię Miles Davis, John Coltrane, mówi o New Jazzie, AC Jazzie i tak dalej. Dillinger Escape Plan. Etc. I zacząłem szukać mediów, z których mógłbym się dowiedzieć więcej. Kogo mam słuchać i tak dalej. I szybko natrafiłem na to pismo, na Jazz Forum, które jest napisane w taki sposób, że starzy wyjadacze znajdą tam mnóstwo rzeczy dla siebie, ale też tacy ludzie jak ja, którzy dopiero zaczynają jazzową przygodę, mogą się sporo dowiedzieć. I bardzo mi się też podoba fakt, że środowisko, które nie jest liczne, jeżeli naprawdę znajdzie w sobie tą wolę, żeby rzucić czasu do czasu 10 zł i mieć drukowany magazyn u siebie i móc go spokojnie przejrzeć, to jest w stanie budować prawdziwą wspólnotę wokół tej muzyki. Synu, szkoda, że nie słyszałeś o crowdfundingu. Właśnie, ale skoro przechodzimy do takich spraw bardziej branżowych. Każdy z nas ma oczywiście jakąś pracę poza zainteresowaniami, chce być w niej jak najlepszy. Czy czytasz media branżowe, żeby tam szukać wiedzy? Tak, i jest jedno medium, właściwie periodyk, który czytam od kilku lat, Press. To jest trochę takie metamedium, ono jest od praktyków dla praktyków. Zajmuje się szeroko rozumianym rynkiem mediów w Polsce. Możesz dowiedzieć się z niego, jak wygląda praca dziennikarzy od środka, praca media workerów, praca ludzi w agencjach PR-owych. Czyli szeroko rozumiany rynek mediów i komunikacja. To, co mnie zawsze najbardziej urzekało w Press, to są wywiady z dziennikarzami, którzy normalnie nie podzielą się swoją opinią, no bo ich praca polega na tym, żeby się nie dzielić opinią, tylko żeby być rzetelnym, obiektywnym. A tutaj dziennikarze robią wywiady z dziennikarzami. Jest bardzo ostro. Są wywiady, które były przerywane i urywane w trakcie właśnie ze względu na to, że pytania nie były łatwe. Ale nie wierzę wywiadom autoryzowanym. Tak, Press od wielu lat walczy z instytucją autoryzacji. Naprawdę za to jestem im wdzięczny. Ale możesz też na przykład przeczytać, jakich apek używa dyrektor agencji PR-owej na telefonie, żeby być bardziej efektywnym. Możesz też się dowiedzieć o wszystkim tym, co się wydarzyło na rynku nowych mediów, jeżeli chodzi o konsolidację, jeżeli chodzi o przejęcie, jeżeli chodzi o nowe tytuły. No i mają też fantastyczne raporty. Mhm. A twoje? Raczej przyglądam i czytam media branżowe, a to dlatego, że jeżeli coś naprawdę ważnego się wydarzy, to tak czy inaczej ktoś z biura napisze do mnie maila albo zobaczę to na LinkedInie czy na Slacku. Po drugie, myślę, że media branżowe nie są od tego, żeby je czytać, tylko od tego, żeby się w nich pojawiać. Natomiast jeżeli miałbym coś zarekomendować, to przypomina mi się rozmowa, jaką miałem z naprawdę kompetentną osobą z agencji PR-owej. Zapytałem, no dobrze, ale czy jest jedna gazeta, którą każdy prezes wielkiej firmy, każdy minister na pewno chce mieć na biurku rano? Gdyby to miał być jeden tytuł. On powiedział, gdyby miał być jeden, to zawsze będzie Rzeczpospolita. I widzę, że to nie jest przypadek. Tam naprawdę podałem informację w taki sposób, że komentarz jest oddzielony od faktu. To jest szybkie, zwięzłe i bardzo konkretne i mają naprawdę rewelacyjne dodatki. Ja czytam dodatek praca, to jest związane z moją branżą, ale dodatek prawny czy dodatek gospodarczy jest równie godny polecenia. Przy okazji zauważyłem, że wymieniliśmy pierwszy polski tytuł, więc pójdźmy dalej tą ścieżką. Jakie media ty czytasz, żeby wiedzieć o tym, co się dzieje w polskiej polityce? Polityka. Od 20 lat polityka, która ukształtowała mnie jako osobę świadomą i obywatela Rzeczpospolitej. Wieloletnia tradycja tej marki, ale przede wszystkim ludzie. Tacy ludzie jak Jacek Żakowski, Mariusz Janicki, Wiesław Władyka, Cezary Kowanda, Ewa Wilk, Bartek Haciński, można by wymieniać. Świetnie prowadzone poszczególne działy, tak jak świat, gospodarka, kultura, społeczeństwo. Bardzo wrażliwe społecznie pismo, które nie ulega krótkotrwałym modom. A mimo to udaje mi się być zawsze w awangardzie opinii. I jednocześnie nie traktuję tematu w sposób cząstkowy, tylko ujmuję je całościowo, daję zawsze jakiś głębszy kontekst i patrzę na nie strukturalnie. I jednocześnie świetnie sobie dzięki temu radzą na rynku, bo ludzie naprawdę, jest w Polsce grupa ludzi, którzy doceniają dobrą opinię i rzetelne dziennikarstwo i dzięki temu polityka tak dobrze sobie radzi. Ty powiedziałeś Rzeczpospolita. Nie jest to bezpośrednia konkurencja polityki, bo to nie jest tygodnik. Tak. Ale no właśnie miałem cię zapytać o coś, co Rzeczpospolita byłoby poniekąd odpowiedzią na to pytanie. Czyli twój tygodnik opinii albo... Bez przyciskania do murów w sumie mogę parę tytułów wymienić, ale
Chciałbym wymienić dwa, z tej przyczyny, że nie jestem osobą, która lubi się zamykać w jednej rodzinie politycznej czy w jednej opcji ideowej. Mimo że mam lewicowe poglądy, to jednak lubię mieć, jak to mówią, dwa zestawy książek. Dlatego powiedziałbym, że z jednej strony krytyka polityczna, a z drugiej strony teologia polityczna. Lewica i prawica, dwa totalnie różne media, ale według mnie obydwa naprawdę na światowym poziomie. Jak Michał Sutowski pisze tekst w krytyce, albo Dariusz Gawin pisze tekst w teologii, to nie ma redakcji w Europie, która by się go powstydziła, jeśli chodzi o głębie myśli i poziom analizy. Kolejna rzecz, nie lubię mainstreamu, nie lubię tych mediów, gdzie jest więcej celebrytów niż dziennikarzy, a tam naprawdę nie ma przywiązania do tego, żeby nazwiska grały. Tam gra merytoryka tekstu. Właściwie wszystkie media, które wymieniliśmy, mają tą cechę, że pokazują pogłębiony obraz, więc pójdźmy dalej tym tropem, bo to według mnie jest szczególnie ciekawe. Co czytasz, jeśli chodzi o takie pisma, które zajmują się ideami, które zajmują się trendami, które zajmują się tym, co głębiej? Well, I got just the thing for you, my boy. Mam obawę, co to będzie. Oh, Wired. Co? To nie jest magazyn. To jest orgazm. To jest przeżycie estetyczne. Bardzo odmienne wyobrażenie o tym, czym jest orgazm. Zaraz się przekonamy. Layout, estetyka, design, poziom dziennikarstwa to jest benchmark, jeżeli chodzi o świat technologii, koncepcji biznesowych, trendów na styku światów biznesu i technologii. To publicyści, dziennikarze Wired opracowali takie pojęcia, które weszły do naszego słowniczka i nie tylko naszego, jak długi ogon, crowdsourcing czy nawet model freemium. I oni pozostają w awangardzie świata technologii, piszą o tym lepiej niż moim zdaniem ktokolwiek. W sposób pogłębiony mają świetne reportaże, na przykład z tego, jak wygląda proces produkcji Tesli, albo tego, jak wygląda model biznesowy Mashable. A jednocześnie sami są w stanie w jakiś sposób implementować te koncepcje, te idee, o których piszą, do modelu biznesowego, bo radzą sobie bardzo dobrze, oferują usługi poza samymi mediami, organizują prestiżowe wydarzenia, więc potężna marka, estetyczne doznanie i moim zdaniem magazyn, który powinien czytać każdy, kto zajmuje się biznesem w świecie nowych technologii. Twoje? Ja wymienię magazyn, o którym wiele osób pewnie nie słyszało, ale warto to zmienić. Aeon Magazine to jest australijskie pismo, które zajmuje się filozofią, ale to nie jest naukowy periodyk. To jest magazyn, który pisze o filozofii w taki sposób, że publikuje bardzo dużo fascynujących esejów. Na przykład, co powiedziałby Immanuel Kant o Donaldzie Trumpie. Albo jak Uber byłby oceniony, jeśli patrzymy na filozofię Karola Marksa. I ta przystępna forma sprawia, że ludzie, którzy nigdy by nie pomyśleli, że filozofia ich dotyczy, naprawdę mogą się w to wciągnąć. Ale to nie są tylko artykuły, z tego co wiem. Oni mają też formę audio. Tak, oni nagrywają audio te artykuły, które znajdują się na portalu. Podcasty. Co sprawia, że ja na przykład idąc biegać, mogę sobie posłuchać materiału o upadku filozofii Zachodu według Oswalda Spenglera akurat przez te 40 minut, do czego pewnie nie miałbym czasu zajrzeć, bo jest to obszerny tekst. W przeciwnym razie. I bardzo mi się też podoba fakt, że ich artykuły są na licencji Creative Commons. Możemy teraz przeczytać tekst Zeyona i nie będzie problemu, bo o to chodzi, żeby te idee dotarły do jak największej ilości ludzi. Mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu programowi poznaliście kilka nowych mediów, które chcielibyście wygooglować, albo spojrzeliście w nowym świetle na te, które wydawały wam się znajome. Mamy też nadzieję, że będziecie dalej chcieli oglądać bez schematu i że zasłużyliśmy sobie na subskrypcję, więc polecamy się... Polecamy się! W przyszłość. Wystarczy.